Jesteśmy w Afryce, lądzie o wyjątkowej florze i faunie, miejscu cechującym się ogromną różnorodnością kulturową i językową. Przede wszystkim jednak występuje tu jedna z największych gorących pustyń – Sahara. Trwa dzień, czujesz ogromne pragnienie i chcesz schować się w cieniu. Idziesz już od wielu dni, starając się znaleźć jedną z osłabionych oaz w sercu pustyni. Czujesz, że jesteś blisko, ale horyzont rozciąga się w nieskończoność. Umysł jest wyczerpany, ciało odczuwa ogromne temperatury, a wnosząc po tym, jak się pocisz, można odnieść wrażenie, że zjadłeś cały talerz papryczek chili, a potem jeszcze trochę na dokładkę. Gdy mówiłem o temperaturach, miałem na myśli przeciętne 38 stopni Celsjusza. Nic dziwnego, że tak się czujesz. W końcu przebywasz na największej z gorących pustyń. Mówię gorących, ponieważ największe opustoszałe krajobrazy to zwykle te zimne, położone na Antarktydzie i Arktyce. Lodowate pustynie Antarktydy zajmują powierzchnię mniej więcej miliona lotnisk w Los Angeles. Pustynia arktyczna jest nieco mniejsza. Na wypadek, gdybyś nie wiedział, Sahara znajduje się w północnej Afryce i rozciąga się od Atlantyku aż do Morza Czerwonego. Zajmuje wystarczająco dużą powierzchnię, żeby postawić na niej około 100 tysięcy Disneylandów, jeden obok drugiego. Naukowcy mówią, że granice Sahary się powiększają. Pustynie zazwyczaj powstają na obszarach podzwrotnikowych, w tak zwanej komórce Hadleya. Powietrze wznosi się na równiku i opada w klimacie subtropikalnym. Cyrkulacja powietrza ma osuszające działanie, które wspomaga formowanie się obszarów pustynnych. Szacuje się, że od lat 20. ubiegłego wieku Sahara zwiększyła się o 10%. Jak to możliwe? Zacznijmy to od początku. Pewnie znacie Saharę jako jedno z najmniej przyjaznych miejsc na świecie. Tak dla waszej informacji, aby dany obszar był pustynią, muszą na nim występować opady mniejsze niż 10 cm rocznie. Ze względu na niski wskaźnik opadów, pustynie są zwykle suche i jałowe. Wilgotność powietrza jest znikoma, a temperatury za dnia potrafią przekroczyć 50 stopni Celsjusza. Ze względu na brak wody, obszar ten nie powala ilością fauny i flory. Jednak w przypadku Sahary nie zawsze tak było. Być może trudno sobie wyobrazić północną Afrykę bez obecnie leżących tam ton piasku, ale jakieś 20 tysięcy lat temu pustynia ta była jedną wielką oazą. Niedawne odkrycia pokazały jasne dowody czegoś, co naukowcy nazywają zieloną Saharą. W połowie XIX wieku niemiecki odkrywca przemierzający pustynię natknął się na malunki pozostawione przez wędrownych artystów. To, co przedstawiały, w niczym nie przypominało piaszczystego otoczenia. Zamiast jałowego krajobrazu z wielbłądami czy pustynną roślinnością, skalne malunki przedstawiały zwierzęta takie jak żyrafy czy hipopotamy. Były tam również obrazy bydła i skubiących trawę owiec. Trudno o takie zwierzęta na dzisiejszej Saharze. Artyści zwykle przedstawiają to, co ich otacza. Nic dziwnego zatem, że odkrycie naprawdę zaintrygowało niemieckiego naukowca. Malowidła były bardzo szczegółowe, wskazywały na to, że ówcześni artyści musieli mieć bliski kontakt z tymi zwierzętami. Rysunki możecie znaleźć na terenie północnej Afryki, od zachodniej Sahary aż do Arabii Saudyjskiej. Niedługo potem zainteresowali się tym geolodzy i znaleźli pierwsze wytłumaczenie. Potwierdzili, że kiedyś północna Afryka była znacznie wilgotniejsza. Dowody znaleźli w pobliskich, głębokomorskich osadach u wybrzeży Mauretanii. Próbki podwodnego piasku i mułu, zwane również pyłem saharyjskim, pokazały badaczom, że teoria zielonej Sahary jest wielce prawdopodobna. Im więcej pyłu pustyni dostaje się do oceanu, tym suchszy klimat tego obszaru. Z pobranych próbek wynika, że w trakcie okresu wilgotnego z nadpółnocnej Afryki pochodziło znacznie mniej pyłu. Okres ten ma wiele wspólnego z naturalnymi cyklami Ziemi. Zwykle obraca się ona pod kątem nachylenia wynoszącym 23,5 stopnia, ale kąt ten nie jest stały i z czasem ulega zmianom. Przechylenie Ziemi odpowiada za ilość światła docierającego do poszczególnych półkul, a to bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie ekosystemu na całej planecie. W
czasach Zielonej Sahary do Ziemi docierało od 4 do 8% więcej światła słonecznego niż obecnie. Tak więc, gdy Ziemia przechyliła się około 20 tysięcy lat temu, na półkulę północną padało więcej światła, co miało wpływ na poziom wilgoci w tym regionie. Półkula północna robiła się coraz cieplejsza, co z kolei przełożyło się na aktywność monsunów, a konkretnie chodzi o monsun zachodnioafrykański. Monsuny to układy wiatrów, które wpływają na poziom opadów i wilgoci. Ocieplający się glob sprzyja wzbijaniu się powietrza w kierunku pionowym, gdzie łączy się z wiatrem, wyciągając wilgoć do atmosfery. Z czasem północna Afryka robiła się coraz wilgotniejsza. Sprawiało to, że na tym terenie zaczęły się pojawiać zbiorniki wodne. W miarę rozrostu wegetacji rośliny zaczęły znosić wilgoć lepiej niż piasek. Na terenie całej Sahary znajdują się ślady naturalnych zbiorników tak głębokich, że pomieściłyby największe amerykańskie jeziora. W obecnie jałowych zakątkach pustyni archeolodzy odkryli również ślady dynamicznie rozwijających się grup społecznych. Wygląda na to, że starożytni mieszkańcy potrafili w pełni wykorzystać potencjał suchego okresu afrykańskiego na swoją korzyść. Badacze mówią, że około 9 tysięcy lat temu populacja Sahary gwałtownie wzrosła. Znaleźli bowiem ślady palenisk, narzędzi łowieckich, haków rybackich, a nawet sterty kości ryb. Zapiski archeologiczne pokazują, że na przestrzeni 8 milionów lat miało miejsce ponad 230 zielonych okresów, a że promieniowanie słoneczne zmienia się w zależności od naturalnych cyklów orbitalnych, następny może nadejść za kilka tysięcy lat. Jednak po każdym zielonym okresie nadchodzi podobnie okres żółty. Wystarczy znaczne przechylenie osi Ziemi i kilka lat poprawek. Obecnie jednak uwagę naukowców przykuwa inne zjawisko. Ostatnie badania wykonane przez Narodową Fundację Naukową na Uniwersytecie w Maryland pokazują, że w ciągu minionych 90 lat Sahara powiększyła swe rozmiary o 10%. Zjawisko to, zwane pustynnieniem, oznacza dosłownie przekształcanie żyznych terenów w obszary pustynne. Sahara to obecnie wchodzi na półjałowy obszar Sahel. W 1950 teren ten zamieszkiwało 31 milionów ludzi. Obecnie populacja ta zwiększyła się do ponad 100 milionów. Tak gwałtowny wzrost w dużej mierze przyczynił się do ekspansji Sahary. Rolnicy, którzy niegdyś byli nomadami, zaczęli się osiedlać. Eksploatacja gleby z czasem rosła, przyczyniając się do jej osłabiania. Popyt na żywność sprawił, że zaczęła się ona wyjaławiać, a jeszcze większa jej część obecnie przekształca się w pustynię. Badania pokazują również, że naturalne cykle klimatyczne mogą wpływać na opady deszczu na Saharze oraz w regionie Sahel. Naukowcy zgodnie uważają, że wszystkie pustynie się zmieniają, nie tylko Sahara. Ich granice mogą rozszerzać się w trakcie suchej zimy i zmniejszać podczas wilgotnego lata. Na południu od Sahary znajduje się Kotlina Czadu. To naturalny zbiornik wodny, który obecnie pełni rolę wskaźnika ekspansji Sahary. Kotlina ta leży w regionie rozszerzania się pustyni w kierunku południowym. Jeden z ekspertów od spraw zjawisk atmosferycznych i oceanicznych z Uniwersytetu w Maryland mówi, że w całym regionie doszło do znacznej redukcji opadów deszczu. To oznacza jednocześnie mniej wody w całej kotlinie. Nawet jezioro Czad stopniowo wysycha. Podobnie do Sahary, chilijska pustynia Atacama, uważana za najbardziej suchą na świecie, również się rozszerza. Leży na północ od Santiago, a południowa granica pustyni rozszerza się w kierunku stolicy Chile. Jej klimat robi się coraz bardziej suchy, więc nad miastem wisi ryzyko przeobrażenia się w suchy lub półsuchy region. W miarę postępowania pustynnienia ziemi chilijskiej, mieszkańcy dolin okolicznych rzek, których bydło wiejskie było źródłem utrzymania od wielu pokoleń, stopniowo tracą swoje przychody. Od 2010 roku w Santiago spadła jedynie 1/3 średnich opadów deszczu. Poza granicami miasta rolnicy kopią doły w poszukiwaniu błękitnego złota, czyli wody. Sytuacja jest bardzo trudna i podobna do tego, co dzieje się w Sahel. Czy też byliście zaskoczeni, gdy dowiedzieliście się o pustynnieniu okolic Sahary? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Pod palącym słońcem, wśród piaszczystych wydm, gdzieś na Saharze, poszukujesz starożytnego skarbu. Wreszcie znajdujesz w piachu dziwny głaz. Jest ogromny, wygląda jak kawał węgla lub skały, ale jego błyszcząca powierzchnia wyróżnia go z otoczenia.
To wyjątkowe zjawisko jest najstarszym odkrytym obiektem na naszej planecie. Głaz ten powstał na długo przed pojawieniem się Ziemi. Nietypowy meteoryt znaleziono w 2020 roku w odległym rejonie pustyni. Geolodzy analizujący izotopy magnezu i aluminium na powierzchni skały odkryli, że ma ona około 4,5 miliarda lat. To obecnie najstarsza próbka magmy o pochodzeniu kosmicznym. Jest pozostałością po małej protoplanecie, która nie miała czasu całkowicie się uformować. Miało to miejsce bardzo dawno temu, gdy nasz Układ Słoneczny dopiero powstawał. Kosmos pełen był dryfujących asteroid. Niektóre przekształciły się w ogromne ciała niebieskie, które później stały się planetami. Wielkie, skaliste planety pochłaniały mniejsze. Nasz głaz był częścią małej protoplanety, która dopiero zaczęła się formować. Niedługo potem zniszczyła ją inna, ogromna asteroida. Planeta roztrzaskała się na miliardy okruchów. Niektóre z nich stały się częściami różnych planet, inne wyleciały poza Układ Słoneczny. Jeden fragment jednak błądził po kosmosie do momentu powstania Ziemi. Następnie wleciał w atmosferę i upadł w miejscu obecnie znanym jako Sahara. Głaz ten odkryto w 2020, ale ślady pozaziemskiej erozji sugerują, że spadł znacznie wcześniej. Starożytne znalezisko ważące około 30 kg ma w sobie fragmenty różnych meteorytów. Mówiąc prościej, to skała wulkaniczna składająca się z lawy, która ostygła, stwardniała i uległa krystalizacji. Dlatego tak dobrze widać jej połysk. Uczeni mają nadzieję, że dalsza analiza skały pomoże lepiej poznać początki Układu Słonecznego. Największym meteorytem odkrytym w Stanach Zjednoczonych jest Willamette. Ma powierzchnię niecałych 8 metrów kwadratowych i waży 15,5 tony. To niemal połowa autobusu. Na szczycie pozaziemskiego obiektu zmieści się kilka osób. Najciekawsze w nim jest to, że w przeciwieństwie do większości znalezionych meteorytów nie jest skałą. Składa się z niklu i żelaza. Ten masywny kawał metalu odkryto w 1906 roku, a obecnie znajduje się w amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej. Największym znalezionym meteorytem na świecie jest Hoba. Znajduje się w Namibii i nigdy nie został przeniesiony ze względu na swoją monstrualną wagę – 60 ton. Jest cięższy od czołgu. Następne kosmiczne wydarzenie miało miejsce 28 lutego w południowo-zachodniej Anglii. Tego dnia niebo rozświetlił jasny błysk, po którym dał się słyszeć głośny huk. Kilku mieszkańców otworzyło drzwi swoich domów i zauważyło na trawniku czarny, pokryty sadzą punkt. Od razu zrozumieli, co się stało i zgłosili swoje znalezisko do brytyjskiej sieci obserwacji meteorytów. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz meteoryt, jak najszybciej poinformuj najbliższe Centrum Badań Geologicznych lub Kosmicznych. Im dłużej znalezisko leży na Ziemi, tym szybciej traci na wartości. Deszcz, pył, śnieg, wiatr, palące słońce. Wszystkie te czynniki uszkadzają powierzchnię kosmicznego obiektu, co utrudnia jego badanie. Meteoryt znaleziony w Anglii wygląda jak węgiel, ale jest bardziej miękki i delikatny. Niewykluczone, że zawierał zamarzniętą wodę. Skała jest częścią wielkiej asteroidy, która przedzierała się przez kosmos, gdy nasz Układ Słoneczny nie był jeszcze w pełni uformowany. Uczeni znaleźli wewnątrz niej mieszankę unikatowych minerałów. Mają nadzieję, że pomogą nam one lepiej zrozumieć pochodzenie Układu Słonecznego i życia na Ziemi. Zmierzamy teraz do Niemiec, do małego miasteczka Nördlingen. Kryje się tu olbrzymi meteoryt sprzed wieków. Trudno jednak go dostrzec, chyba że zna się sekret tego miejsca. Spacerujesz przytulnymi uliczkami i podziwiasz przepiękną architekturę. Spędzasz na poszukiwaniach cały dzień, ale nie znajdujesz niczego, co przypominałoby meteoryt. Aby rozwiązać tę zagadkę, musisz wyjść z miasteczka. Wchodzisz na wysokie wzgórze, ze szczytu którego widzisz, że miejscowość jest posadowiona we wgłębieniu. Mieszkańcy przez wiele lat uznali, że żyją w kraterze wymarłego wulkanu. Jeśli jednak przyjrzysz się domostwom pod odpowiednim kątem, zauważysz ich nietypowy połysk.
W połowie XX wieku przyjechała tu ekipa geologów, którzy od razu stwierdzili, że krater wcale nie wygląda na wulkaniczne. Okazuje się, że miasteczko zbudowano w zagłębieniu pozostawionym przez meteoryt, który upadł tu około 15 milionów lat temu. Był tak rozgrzany, że pęcherzyki dwutlenku węgla zawarte w ziemi od razu zmieniły się w malutkie diamenty. Gdy wznoszono tu domy, nikt nie miał pojęcia, z jak drogich kamieni powstawały, ponieważ diamenty były ledwie widoczne. Miejscowi nigdy nie zastanawiali się, dlaczego ściany domów świecą w słońcu. Teraz wierzą, że ich miasto powstało z diamentów, które spadły z nieba. Następny przystanek, ponownie Wielka Brytania. Tym razem spojrzymy na skały ziemskiego pochodzenia, słynny Stonehenge. Starożytni stworzyli tu kamienny krąg, o którego istnieniu wiedzą wszyscy. Nikt jednak nie zdołał poznać dokładnej przyczyny jego powstania, ale raptem 3 kilometry dalej jest inna konstrukcja zbudowana z tajemniczych skał. Nazywa się Superhenge. Jest większa, cięższa i zajmuje większą powierzchnię. Każda płyta ma 4,5 metra wysokości, co odpowiada dwóm piętrom. Kiedyś kamienie te stały pionowo, tworząc półokrąg, ale 4,5 tysiąca lat temu ktoś je przewrócił w ramach sztubackiego żartu. Nie, żartuję, dlatego przez tak długi czas nie można było go znaleźć. Uczeni wciąż nie potrafią rozwiązać zagadki Superhenge. Wierzą jednak, że niegdyś pionowo stojące głazy były częścią wielkiej budowli. Na południu Kostaryki znajdują się równie ciekawe skały. Jedne są wielkości człowieka, inne zaś rozmiarów kul do kręgli. Co ciekawe, wszystkie są idealnie okrągłe. Te gigantyczne kamienne kule są dziełem człowieka. Polerowanie ich przy pomocy kamiennych narzędzi musiało trwać latami. Są niesamowicie ciężkie, ale łatwo się je toczy, zupełnie jak piłkę do koszykówki. Każda powstała w innym czasie, nawet około 2,5 tysiąca lat temu. Większość z nich składa się z magmy wulkanicznej. Uczeni nadal nie wiedzą, do czego używano tych kamieni. Znaleziono je w różnych częściach Kostaryki, w pobliżu większych miast. Możliwe, że starożytne cywilizacje stawiały je w celu demonstracji potęgi miejscowych władców. Poza tym wielu znawców uważa, że kamienie służyły za narzędzie do nauki astronomii. Ci, którzy znali ich przeznaczenie, zabrali tę wiedzę do grobu. Zakończmy naszą podróż najciekawszym znaleziskiem archeologicznym. Przechadzasz się po peruwiańskiej pustyni i wchodzisz na niskie wzgórze. Gdy spoglądasz w dół, zauważasz dziwne linie na powierzchni. Odchodzisz od nich dalej i widzisz na wzgórzu ogromnego kota. Tego typu rysunki nazywa się geoglifami. Mają długość około 35 metrów, co odpowiada połowie długości komercyjnego Boeinga. Archeolodzy znaleźli gigantycznego kota w 2020, a po badaniach uznali, że powstał między 200 a 100 rokiem przed naszą erą. Ten ogromny geoglif jest częścią tajemniczej grupy różnych obrazów. Poza kotem są tu jeszcze inne zwierzęta, rośliny i fantastyczne figury. Wszystkie znaleziono na peruwiańskiej pustyni. Kota zauważono przez przypadek. Archeolodzy z początku go nie dostrzegli, ponieważ naturalna erozja wzgórza niemal zmyła jego sylwetkę. Brniesz po gorących piaskach pustyni. Z nieba leje się żar, a tobie skończyły się zapasy. Nie masz przy sobie ani kropli wody. Marzysz o deszczu, ale na niebie nie widać choćby jednej chmurki. Z każdym krokiem tracisz siły, aż wreszcie upadasz. Wtedy dostrzegasz nieopodal sadzawkę. Nawet jeśli to tylko pustynny miraż, nie masz nic do stracenia. Nie jesteś w stanie dźwignąć się na nogi, więc zaczynasz się czołgać. Woda wydaje się być coraz bliżej, ale nie dlatego, że ty poruszasz się w jej kierunku. Obszar zbiornika niewytłumaczalnie się powiększa. Po chwili taplasz się w wodzie. W miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą był tylko skrawek pustyni, utworzyło się niewielkie jezioro. To nie sen ani scenariusz filmowy, a prawdziwe wydarzenie, które miało miejsce w 2014 roku w Tunezji. Nie wiadomo, kiedy dokładnie pojawiło się jezioro, ponieważ ta część południowej Tunezji jest bardzo słabo zaludniona. Pasterze, którzy jako pierwsi zobaczyli zbiornik, nie mogli uwierzyć własnym oczom. W ciągu następnych kilku godzin w okolicy zebrały się setki osób i wszyscy zaczęli się kąpać w jeziorze.
Jednak po kilku dniach stało się coś dziwnego. Wody w zbiorniku nagle z dnia na dzień zmieniły kolor z turkusowego na ciemnozielony. Ludzi wcale to nie zniechęciło, a powinno. Na miejsce dotarli naukowcy, którzy wkrótce stwierdzili, że pływanie w tajemniczym jeziorze jest niebezpieczne. Mętna zielona barwa oznacza wodę w zastoju. Zbiornik nie jest zasilany żadnym podziemnym strumieniem. Przez zaledwie kilka dni jezioro wypełniło się glonami i bakteriami, które mogą u człowieka wywołać wiele groźnych chorób. Co więcej, badania geologiczne wykazały, że gleba w tym regionie Tunezji zawiera wyjątkowo duże ilości fosforanów. Są to radioaktywne związki, które rozpuszczają się w wodzie. Kontakt z taką toksyczną wodą może się okazać rakotwórczy i ogólnie groźny dla ludzi i zwierząt. Ostrzeżenia naukowców nie odstraszyły mieszkańców pustyni. Żyjąc na obszarze, gdzie temperatura w dzień sięga 40 stopni, trudno się powstrzymać przed wskoczeniem do chłodnej wody. Do tej pory nie wiadomo, skąd w ogóle wzięło się jezioro na środku pustyni. Według jednej z teorii miało to związek z intensywnymi opadami. Rozsądne wytłumaczenie, biorąc pod uwagę, że zbiornik znajduje się w kanionie i jest ze wszystkich stron otoczony skałami. Można sobie wyobrazić, że po każdej burzy w Niedźce gromadziła się pewna ilość wody. Niektórzy geologowie upatrują przyczynę w trzęsieniu ziemi. W wyniku aktywności sejsmicznej doszło do pęknięcia skał nad poziomem wód gruntowych, które zaczęły wyciekać przez powstałą szczelinę. Jeśli ta hipoteza jest trafna, jezioro może zostać wessane z powrotem pod ziemię równie nagle, jak się pojawiło, zupełnie jak woda w wannie po wyciągnięciu korka. Byle jakie trzęsienie ziemi jest zdolne zainicjować taki proces. W każdym razie, gdybyś znalazł się na pustyni, nie wskakuj do pierwszego napotkanego jeziora, zwłaszcza jeśli jest zielone. Przenosimy się teraz na Karaiby, gdzie na jednej z rajskich wysepek znajduje się unikalne zjawisko. Twarda skorupa na pierwszy rzut oka w ogóle nie wygląda jak jezioro, przypomina raczej betonowy plac. Ale na powierzchnię Peach Lake lepiej nie wchodzić. Jest to miejsce wypływu naturalnego asfaltu, a jednocześnie największe złoże tego surowca na świecie. Podziemna mieszanina gazów i bituminów jest gorąca, stąd też gęsta para unosząca się nad okolicą. Jezioro ma głębokość 75 metrów, czyli można by w nim zanurzyć pasażerski odrzutowiec dziobem w dół aż po ogon. Po dzień dzisiejszy jezioro asfaltowe nie zostało w pełni zbadane. Naukowcy podejrzewają, iż głęboko pod misą zbiornika znajduje się uskok w skorupie ziemskiej, przez który sączy się ropa naftowa. Po drodze ulega częściowemu utlenieniu oraz wchodzi w reakcję z różnymi składnikami chemicznymi i w rezultacie przeobraża się w naturalny asfalt. Szacuje się, że w zbiorniku zalega aż 10 milionów ton tego materiału. Teoretycznie nie powinno tutaj istnieć życie, a mimo to w jeziorze odkryto kolonie mikroorganizmów, które jakimś cudem przystosowały się do ekstremalnych warunków. Rodzi to nadzieję na istnienie życia poza naszą planetą. Na przykład na powierzchni Tytana, największego księżyca Saturna, znajdują się liczne jeziora węglowodoru. A skoro jakieś formy życia mogą przetrwać w płynnym asfalcie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamieszkiwały Tytana. Z Karaibów podróżujemy na indonezyjską wyspę Jawa. Aby ujrzeć to zjawisko, trzeba wspiąć się na szczyt dużego wulkanu. Zbocza porośnięte są drzewami i trawą, jednak wulkan bynajmniej nie jest uśpiony. Widać dym stale wydostający się z krateru. Jednak zamiast gęstej jak zupa lawy, kalderę wypełnia lazurowe jezioro. Wygląda niezwykle malowniczo, ale kąpiel w tym miejscu byłaby jednorazowym doświadczeniem. Woda zawiera ogromne stężenie kwasu siarkowego. Zanim wydostanie się z wulkanu pod postacią lawy, magma powstaje w głębokich partiach skorupy ziemskiej. Jest to gorąca, stopiona masa metali i rozmaitych związków chemicznych z dużą ilością wody i gazów. Ze szczelin pod kalderą wydobywa się natomiast dwutlenek siarki, który w połączeniu z tworzącymi magmę metalami daje przepiękny turkusowy kolor. W kilku miejscach skupienie siarki jest tak duże, że jej opary unoszą się nad taflą jeziora. W kontakcie z powietrzem gaz zapala się błękitnym płomieniem. To imponujący widok, który najlepiej podziwiać nocą i wyłącznie z bezpiecznej odległości. Niedaleko, na tej samej wyspie, znajduje się jeszcze jedno jezioro kwasu. Tu także unoszą się opary gazów siarkowych, zapalających się w kontakcie z tlenem. Efektem reakcji chemicznej jest fantastyczny, neonowo-niebieski płomień. Trudno go dostrzec w ciągu dnia, za to nocą cały spektakl widoczny jest nawet z daleka.
Przenosimy się do Australii. Wznosisz się dronem wysoko nad poziom lasu. W środku zielonej gęstwiny dostrzegasz jaskrawo-różowy punkt. To nasz cel. Różowe jezioro wygląda, cóż, nienaturalnie, ale można w nim bezpiecznie popływać, no i oczywiście robić mnóstwo zdjęć. Hillier przyciągało tysiące turystów z całego świata, na długo zanim naukowcy odkryli prawdziwy powód wyjątkowego zabarwienia wody. Na dnie jeziora rosną glony wydzielające czerwony barwnik, który w połączeniu ze światłem słonecznym, wysoką temperaturą oraz niewielką ilością opadów zmienia kolor wody na różowy. A przy okazji, różowe jeziora występują na całym świecie, nie tylko w Australii. Można je znaleźć m.in. w Senegalu, Boliwii, Kenii i wielu innych krajach. Woda w tego typu jeziorach jest słona i zawiera podobny pigment beta-karoten wydzielany przez kilka gatunków glonów. Naszą kolejną destynacją jest Kanada, a konkretnie Abraham Lake w okresie zimowym. Gdy wstępujesz na skute lodem jezioro, natychmiast zauważasz pod spodem duże pęcherzyki, najwyraźniej zamrożone pod lodową taflą. Wyglądają trochę jak meduzy, ale w rzeczywistości jest to metan, łatwopalny gaz. Wydzielają go bakterie, które rozkładają materię organiczną opadającą na dno jeziora. Unoszący się ku powierzchni metan zimą zamarza w niskiej temperaturze, a po roztopach pęcherzyki pękają i skwierczą. Podobne zjawisko występuje na wybrzeżach Morza Arktycznego, tyle że w tamtych rejonach bąble gazu bywają kilkakrotnie większe od balonów. To przepiękny widok, lecz zjawisko może być groźne dla obserwatora, gdyż metan zapala się w powietrzu. Antarktyda to najzimniejsze i najsuchsze miejsce, jakie do tej pory odwiedziliśmy. Oto pustynna Dolina Wrighta. Pustynia to obszar, gdzie parowanie przewyższa ilość opadów, niezależnie od panującej tam temperatury. Co prawda nie ma tutaj piasku ani kaktusów, ale klimat jest równie surowy i bezlitosny dla istot żywych, co na Saharze. Na lodowym pustkowiu można dostrzec malutkie jezioro. Ma głębokość raptem kilkunastu centymetrów, więc technicznie rzecz biorąc to staw, ale najbardziej niewiarygodny jest fakt, że woda w nim nigdy nie zamarza. Temperatura spada tutaj nawet do minus 50 stopni, a zatem jezioro powinno być permanentnie skute lodem. Staw Don Juan to jeden z najbardziej zasolonych zbiorników na całej planecie. To właśnie potężne stężenie soli sprawia, że woda zachowuje stan ciekły. Ale skąd w ogóle wzięło się tutaj takie jeziorko? Ponad 60 lat badań, a naukowcy nadal nie są w stanie wyjaśnić genezy zbiornika wody na lodowej pustyni.